27 kwietnia wspominamy świętą Zytę, dziewicę. Zyta urodziła się niedaleko Lucki we Włoszech, około 1218 roku. Jej rodzice byli biednymi wieśniakami. Nie zostawili swoim dzieciom żadnego majątku, bo go nie posiadali, ale za to zapewnili im głęboko religijne wychowanie. Ponieważ dom nie mógł wyżywić dzieci, Zyta już w 12 roku życia musiała iść na służbę do zamożniejszej rodziny. Jej pan był nerwowy i surowy wobec służby. Pani domu była natomiast wiecznie niezadowolona i bardzo wymagająca. Zyta potrafiła zdobyć się na heroizm, by dać z siebie wszystko, na co ją było tylko stać, gdyż dom, w którym służyła, uważała za dom świętej rodziny. Świętego Józefa widziała w swoim panu, Najświętszą Marię Pannę w pani, a ich dzieci traktowała jako Pana Jezusa. Wszystkie swoje służbowe, ciężkie obowiązki kierowała do Jezusa, Maryi i Józefa. Cicha, sumienna, pracowita, uprzejma, prowadziła życie surowe. Kiedy jeszcze cała służba spała, Zyta zrywała się przed świtem i cicho, aby nikogo nie budzić, biegła do kościoła świętego Frygidiana, by wysłuchać codziennej mszy świętej i przyjąć Pana Jezusa w komunii świętej. Z biegiem lat swoją cichością zdobywała serce domowników. Chlebodawcy oddawali w jej ręce całą administrację i opiekę nad służbą domową. To wywołało niechęć do niej ze strony służby. Zazdroszczono jej wyróżnienia. Zyta jednak potrafiła tych prostych, często nieokrzesanych ludzi pozyskać swoją dobrocią, zatroskaniem o ich potrzeby, gotowością wyręczania ich w potrzebie i słodyczą serca. Większość dni w roku pościła o chlebie i wodzie. Sypiała na gołej ziemi. Latem i zimą chodziła bez obuwia. Po śmierci znaleziono ją opasaną grubym sznurem, który wrósł w jej ciało. Była niezwykłej urody, ale napastowana przez mężczyzn umiała okazać odwagę. Napadnięta pewnego dnia przez znanego rozpustnika, zostawiła mu na twarzy i rękach długo niegojące się rany. Kiedy jeden ze sług pozwolił sobie wobec niej na bezwstydne żarty, zagroziła, że będzie zmuszona ten dom opuścić i pójść gdzie indziej. Gospodarze, nie chcąc stracić tak cennej pomocy w domu, wydalili niepoprawnego zuchwalca. Zyta wyróżniała się również wrażliwością na niedole bliźnich. Wszystkie swoje skromne oszczędności rozdawała potrzebującym. Nikt nie opuścił jej domu głodnym. Żywot Zyty informuje, że Pan Bóg często wynagradzał jej miłosierdzie cudami. Zyta była obdarzona także darem kontemplacji i ekstaz. Zmarła w opinii świętości po krótkiej chorobie 27 kwietnia 1272 roku, po 42 latach służby w jednym domu. Jej pogrzeb stał się prawdziwą manifestacją. Uważana za świętą, została pochowana nie na wspólnym cmentarzu, ale w kościele świętego Frygidiana w Ludce, do którego tak często chodziła. Pan Bóg potwierdzał jej świętość cudami. Na początku XIV wieku Dante Alighieri umieścił jej wizerunek w Boskiej Komedii. W roku 1652, w czasie procesu kanonizacyjnego, znaleziono jej ciało nienaruszone rozkładem. Do katalogu świętych wpisał ją uroczyście papież Innocenty XII w roku 1696. W roku 1935 papież Pius XI ogłosił ją patronką miasta Lucki i służby domowej. Jest czczona także jako patronka ubogich dziewcząt, gospodyń domowych, lokajów, służących, kelnerów, piekarzy i samotnych kobiet. Wzywana bywa także w przypadku zgubienia kluczy. W ikonografii święta Zyta przedstawiana jest z bankiem, w którym woda przemienia się w cudowny sposób w wino. Bywa ukazywana w fartuchu pełnym kwiatów, w który zamienił się chleb niesiony ubogim. Jej atrybutami są klucze, chleb, dzban i lilia. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu, i spraw, abyśmy obchodząc z radością wspomnienie świętej Zyty, dziewicy, nauczyli się służyć Tobie z miłością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam miły.